Tak, witam Was w Pasiece na Bradzie. Wiecie, dzisiaj nadszedł czas na przegląd taki wiosenny, tak, sprawdzenie już dokładne, co tam w ulach słychać, wyczyszczenie dennic, przygotowanie wszystkiego do tego szczytu sezonu. Oczywiście cała moja pasieka już jest zrobiona, natomiast musiałem czekać na nieco cieplejszy dzień, taki jak dzisiaj, ponieważ robiąc przegląd samemu, to taki przegląd mi zajmuje, powiedzmy sobie, 15-20 sekund na rodzinę. Natomiast jeżeli kręcę z tego materiał, tak jak teraz, to w praktyce zajmuje mi to około 30-40 minut. No więc nie chcę, żeby rodzina się jakoś tam nadmiernie wychłodziła. Pierwszy krok, jaki zawsze robię przy takim przeglądzie pozimowym, to jest wyczyszczenie dennic. Wiem, że są głosy, czy są opinie, gdzie pszczoły sobie same te dennice mogą wyczyścić. Natomiast ja nie widzę jakichś specjalnych minusów tego, że im tą dennicę wyczyszczę. Mają mniej pracy, mniej problemów, mniejsze ryzyko, że gdzieś tam załapią jakieś patogeny z osypanych na dennicę pszczół. Później przegląd gniazda, wymiana powałki, ale to po kolei. Więc bez rozbierania na razie gniazda, bez rozbierania ula, odstawiam go na bok. No, widać, osyp z tej rodziny jest stosunkowo niewielki. I teraz, co dla mnie jest bardzo istotne, cały osyp zmiatam szczotką, która nie jest przeznaczona do kontaktu, nie wiem, z pszczołami, z plastrami. To jest taka szczotka, nazwijmy to w cudzysłowie, brudna. Ja zsypuję osyp zwykle do tekturowego pudełka, które później po prostu razem z tym osypem spalam. Możemy zerknąć na wkładkę, widać tu te zgryzy, przy okazji możemy to też wyczyścić. Bo musicie pamiętać, że nie ma tam dostępu pszczół. Więc bardzo chętnie w takim zgryzionym wosku rozwijają się larwy barciaka. Dobrze. Tu zamykam, żeby pszczoły nie miały kontaktu. I możemy sobie odstawić pudełko na bok. Dobrze, teraz to zaczynamy normalny przegląd. Tylko zanim zacznę, zmienię nieco kadrowanie, żebyście lepiej widzieli, co tam w środku będzie się działo. No i tu przypominam, że przy podnoszeniu powałki zawsze bardzo ostrożnie, delikatnie trzeba sprawdzić, czy gdzieś nam nie chodzi matka. Bo utrata matki zawsze jest bolesna w takiej rodzinie pszczelej. Natomiast jeżeli by to się stało wiosną, to albo na gwałt szukamy jakiejś matki, albo mamy rodzinę w zasadzie do skasowania. No, ta rodzinka wygląda całkiem przyzwoicie, jak na moje oko. Natomiast ja na wiosnę pierwsze, co robię, to dosuwam wszystkie ramki do jednej ze ścian, w moim przypadku zawsze do ściany wschodniej. Tu jest akurat w moim układzie terenowym mają najcieplej. Koniecznie muszę sprawdzić, jaki jest zapas pokarmu. No i muszę skontrolować, czy matka czerwi, czy są jajka, czy nie ma przypadkiem czerwiu trutowego. No więc
Pierwsza ramka osłonowa z odrobiną miodu. Ona sobie, niech sobie będzie na zaś. Druga ramka już z pierzgą i miodem. I przeglądając w ten sposób, trzeba z grubsza szacować, tak dodawać sobie te kawałki zasklepionego pokarmu, tak żeby na końcu stwierdzić, czy mamy chociaż te, nie wiem, dwie pełne ramki sumarycznie pokarmu, czy nie. Dla mnie te 5 kg teraz to jest takie minimum, które rodzina musi mieć. No, tu jest ramka z czerwiem zakrytym, z pierzgą, również nieco pokarmu, tak jedna piąta, jedna szósta plastra. Przy czym cały czas jeszcze muszę kontrolować czerw, dlatego że cały czas był czerw zakryty, czyli jeszcze nie mam informacji, czy jest matka, czy czerwi, czy składa jajka. O, tu już jest plaster, na którym jest czerw zakryty, jest sporo czerwi odkrytego. W pustych, wydawałoby się, komórkach tutaj jest, znaczy są już jaja. Także na pewno matka jest, matka czerwi. Czyli pod tym względem nie ma strachu. I słuchajcie, tak naprawdę ja wcale nie muszę, nie mam takiej potrzeby, żeby tą fizyczną, żeby tą matkę tak fizycznie zobaczyć. Bo skoro są jajka, no to co, no to matka jest, tak? Jeżeli jest czerw odkryty, czerw zakryty, wszystko w porządku, no to czegoż więcej chcieć? Ach. No tak, pierwszy strzał oczywiście w tym roku zaliczony w samopuszek palca. No tu znowu ramka pełna czerwiu, zasklepionego jajek, podobnie jak z drugiej strony. Tak, zgodnie z prognozami, to mniej więcej za godzinę, półtorej powinien u nas zacząć padać deszcz. No jest już pochmurno, wilgotno, więc pszczoły też mogą być nieco niezadowolone z tego mojego grzebania. Znowu kolejna ramka, cała z jajkami. Odrobina pokarmu zimowego, nieco pierzgi, no widać, że te wierzby już pylą pięknie, ale znowu tutaj całe, nie wiem, 3/4, powiedzmy sobie, ramki pełne czerwiu. I tu już ramka, no widać, matka chodzi z żółtą opalitką, tak, czyli mamy dodatkowy bonus, czyli ją zobaczyliśmy. Ramka z jajkami, z odrobiną pokarmu, natomiast tutaj z drugiej strony z pierzgą. Ostatnia ramka, jest wszystko pokitowane po zimie, pszczoły się trochę denerwują. I tu jest, z tej strony ramka jest pusta, z tej strony ramka jest z pokarmem, no cukrowym i z pierzgą. I teraz tak, w mojej ocenie ta rodzina bez żadnych problemów rozwinie mi się na moje pożytki. Nie potrzebuję z nią robić absolutnie nic, oprócz obserwacji, dokładania
dokładania pustych ramek, jeżeli będzie to konieczne. Natomiast no wiadomo, no jak już jest przegląd, to trzeba ją trochę poczyścić, pousuwać tą nadbudowę. Znaczy, i w normalnych warunkach takich niepokazowych, tak, niefilmowych, ja bym po prostu tą rodzinę już zamknął i dał jej spokój. Natomiast, ponieważ obiecałem wam, że no mniej więcej w lipcu ocenię powałki, które dostałem od producenta, no więc wymienię powałki. Tą powałkę, którą mam, na której zimowały, zabiorę. Tak. A założę tutaj tą powałkę przeźroczystą. I teraz tak, szacując ilość pokarmu. Według mnie ta rodzina pokarmu ma na styk. Czyli suma summarum te 5 kg by się zebrało. Ale prognoza mówi, że idzie ochłodzenie. Nie wiadomo jak długie, bo to te długie prognozy to jest tak trochę pic na wodę. Więc zapobiegawczo ta rodzina dostanie na powałkę kilogram ciasta. Ja u siebie preferuję stosowanie ciasta już w tych woreczkach gotowego. Wiem, że to mało ekologicznie, bo się dużo plastiku produkuje, znaczy odpadu plastikowego. No ale jak mamy to ciasto w blokach 15-kilowych, to też je później trzeba jakoś podzielić i jakoś tam zapakować. Robię otwór w woreczku, kładę na powałce ciastem do dołu. Sprawa jest załatwiona. Teraz zostało co? No zmontować tylko ul. Tak, założyć powałkę, założyć daszek i od czasu do czasu zerknąć, co się tutaj dzieje. Oczywiście najbliższy jakieś ingerencja najbliższa w to gniazdo, no będzie wtedy, jak zobaczę, że próbują już ciągnąć jakąkolwiek dziką zabudowę już w tym wolnym miejscu. Czyli zerknę na to, podnosząc tylko daszek, nie naruszając gdzieś tam gniazda, nie grzebiąc w nim, nie wyciągając nic. Słuchajcie, i to jest tyle, jeśli chodzi o pierwszy przegląd. Bez nadmiernego grzebania, tylko stwierdzenie tych podstawowych rzeczy, czyli czy mają pokarm, czy matka czerwi prawidłowo, co nam daje również informację, że matka jest. No i tu, czy rodzina w ogóle jest w takiej ogólnej kondycji, że rokuje do rozwoju no, na najbliższy pożytek jako rodzina produkcyjna. Słuchajcie, to jest tyle. Bez nadmiernych komplikacji, bez nadmiernego kombinowania. W tej chwili, bo tu też o to pytacie, rodziny są na dennicach zasuniętych, czyli siatka jest od dołu zamknięta no, tą szufladą, tak jak było widać, jak ją czyściłem. Na górze mam powałki, jeszcze nie folie, tylko mam powałki. Na powałkach mam półkorpusy, które mi tak służą tak naprawdę jako takie pomieszczenie gospodarcze, jak potrzebuję coś przechować w nich. I na to daszek. Może się zdarzyć, tak jak tu jedna z koleżanek ostatnio pisała, zwróciła na to uwagę. Jeżeli byśmy zostawili samą folię, albo taką samą powałkę, no tą cienką, taką jak ta, może się zdarzyć sytuacja taka, że będzie się wykraplała woda. No po prostu punkt rosy będzie na powałce. Więc jeżeli pierwsze rozwiązanie to jest takie, żeby to ocieplić, no kładziemy na to poduchę i ocieplamy od góry i problem powinien w zasadzie zniknąć. Natomiast jeżeli pojawia nam się ta wilgoć i zaczyna się pojawiać jakaś pleśń czy grzyby na styku tej folii z ramkami, słuchajcie, w poprzek połóżcie pod folię dwie beleczki, tak jedną i drugą, na to dopiero folię, czy trzy beleczki jak trzeba, tak żeby folia była nad ramkami.
nie będzie wtedy tego miejsca, gdzie ta wilgoć będzie się cały czas gromadziła między, ta woda już w zasadzie, między folią a drewnem, powodując no, jakieś tam te właśnie sprawy bakterii grzybowo-pleśniowe. To jest tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. No i co? No i zapraszam do jakiegoś kolejnego.